Święto nauczycieli w Dędzy. Nowy punkt gastronomiczny na mapie Raciborza. Dzień dobry, dzisiaj środa, 19 dzień października. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej imienia Powstańców Śląskich w Nędzy świętowano podwójnie. Obchody Dnia Nauczyciela stały się również okazją do zaprezentowania szerszemu gronu Laboratorium Przyszłości, sali, która powstała w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dokładnie rok temu obchodziliśmy to święto w podwójny sposób. Był to Dzień Edukacji Narodowej połączony z wprowadzeniem nowego sztandaru. W tym roku mamy podobnie. Dzień Edukacji Narodowej połączyliśmy z otwarciem naszej zielonej pracowni, którą nazwaliśmy Laboratorium Talentów. Pierwsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Powstańców Śląskich w Nędzy. Tu licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Wśród nich starosta powiatu raciborskiego, wójt gminy Nędza, przewodniczący Rady Gminy, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas części oficjalnej podkreślano znaczenie pracy pedagogicznej w edukacji młodych ludzi. Nie ma przyszłości naszej młodzieży bez edukacji. Jako powiat i tu z pełną dumą mówię, że w naszym powiecie ta edukacja ma się dobrze. Dzięki włodarzom, dzięki organom założycielskim, ale przede wszystkim dzięki Wam, drodzy nauczyciele, drogie koleżanki i koledzy. Panom dyrektorom oraz nauczycielom życzę satysfakcji z pracy, zdrowia, społecznego szacunku, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, radości z odkrywania talentów i z osiąganych przez uczniów wyników. Pracownikom niepedagogicznym życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennych relacji z uczniami, z uczestnictwa w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej i życiowej. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie pozostałe dni w roku szkolnym będą radosne, zdrowe, bezpieczne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją Polski, dzieci i młodzieży. Niech zielona pracownia, która dzisiaj zostanie otwarta, będzie wspólną radością nauczycieli i uczniów na drodze odkrywania tajemnic świata wiedzy. W podpisie dyrektor delegatury w Rybniku Ireneusz Komorowski. Dzień Nauczyciela stał się także okazją do wręczenia wyróżnień. Nagrody wójta otrzymali dyrektor Szkoły Podstawowej w Nędzy Ireneusz Fiet oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Sylwia Linek. Następnie dyrektor wręczył nagrody swoim podwładnym. Ważne jest, a zwłaszcza w ostatnich latach, można powiedzieć od wiosny 2020 roku, musieliśmy podjąć wyzwania z epidemią COVID-19. Od lutego mamy konflikt na Ukrainie. To są dla nas, również dla szkoły, dalsze wyzwania. Przyjęliśmy tutaj ponad 20 uczniów z Ukrainów. Wszyscy musieliśmy stanąć, można powiedzieć, na takim froncie tutaj naszym, szkolnym, aby tym dzieciom pomóc. Od woźnego poprzez nauczycieli i dyrektora, żeby mogli się czuć. To były dodatkowe zadania dla nas wszystkich i myślę, że wszyscy pracownicy szkoły zasłużyli na taką nagrodę. Swoją wdzięczność za trudy pracy nauczycieli okazali też uczniowie, którzy przygotowali występy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po części artystycznej dzieci wróciły do swoich klas, by osobiście złożyć życzenia belfrom, a goście przeszli do nowo powstałej pracowni, w której od września młodzi ludzie w nieco inny sposób uczą się chemii, geografii czy biologii. Inicjatywa ta
pojawiła się, albo znalazłem ją na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zainteresowałem się nią, zainteresowałem nauczycieli, przede wszystkim nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, ale również chemicznych, naszą panią Barbarę Zapłatę, która uczy chemii. I podjęliśmy wyzwanie dołączyć się do tego konkursu, projektu, aby uzyskać środki na dofinansowanie tej pracowni. Jeżeli wiem i mogę pomóc gdzieś tam doradzić, to zawsze gdzieś tam podpowiadam. Tak też było tym razem po spotkaniu, było tam jedno czy kilka spotkań z dyrektorem. Nie ukrywam, że no było to kilka podpowiedzi, gdzie, do których drzwi zapukać i z kim porozmawiać. Także to głównie gdzieś w tej mierze my jako gmina sama gdzieś za dużo nie dokładaliśmy do tej pracowni, ale chętnie jako radni zapewne zawsze podnosimy rękę za takimi projektami. My tutaj, zanim napisaliśmy projekt naszej zielonej pracowni, to skonsultowałyśmy się z paniami, z pani z fizyki, z pani z biologii, pani z przyrody i tak wspólnymi siłami pomyśleliśmy, co w naszej szkole, czego brakuje, co trzeba by było, co by tutaj przydało się, aby nasze dzieciaki mogły też rozwijać skrzydła swoje, tak, i swoje pasje, swoje zainteresowania. Projekt przygotowany przez Szkołę w Nędzy bez wątpienia spodobał się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ostatecznie uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Zielona Pracownia 2022. Pomysł docenił także prezes Tomasz Bednarek, który na okoliczność otwarcia Laboratorium Talentów wystosował list do dyrekcji placówki. W jego imieniu odczytała go Aleksandra Radzikowska. Już po raz kolejny Wojewódzki Fundusz rozstrzygnął konkurs Zielona Pracownia, którego celem było dofinansowanie najlepszych ekopracowni przeznaczonych na potrzeby nauk przyrodniczych. Wśród nagrodzonych została Państwa Zielona Pracownia. Przedstawiony przez Państwa pomysł na zagospodarowanie pracowni spotkał się z uznaniem ze względu na funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, jak i kreatywne wykorzystanie przestrzeni klasowej. Zaprezentowany program edukacyjny gwarantuje prowadzenie edukacji ekologicznej w sposób nowoczesny i atrakcyjny, dostosowany do różnych grup wiekowych. Wierzę, że dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu nowo otwarta pracownia stanie się przestrzenią nowoczesną, atrakcyjną i przyjazną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Serdecznie gratuluję panu, kadrze pedagogicznej oraz uczniom, życząc wielu sukcesów wychowawczych oraz naukowych. Wspólna praca całego zespołu, czyli nauczycieli, czyli mojej, ale również wsparcie organu prowadzącego. To jest najważniejsze i to taka wspólna nasza praca zaowocowała tym, że udało nam się zdobyć pierwszą nagrodę 10 tysięcy w Zielonej Pracowni Projekt, a następnie zdobyć nagrodę 40 tysięcy, która została nam wręczona już na zamku w Ogrodzieńcu, gdzie wspólnie z panią wójt Anną Miskałą odebraliśmy tę nagrodę. Połączenie sił nauczycieli, dyrekcji i władz gminy zaowocowało wyjątkową pracownią, z której uczniowie korzystają już od początku roku szkolnego. W Laboratorium Talentów znalazły się m.in. mikroskopy stereoskopowe, próbki do badania gleby, przyrządy do badania pola elektromagnetycznego, a także różnego rodzaju eksponaty i makiety. Zielona pracownia ma na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań u uczniów, zainteresowań tymi naukami ścisłymi, naukami przyrodniczymi, żeby rozwijać też taką edukację proekologiczną. Ilość sprzętów, ilość możliwości, które tutaj można przeprowadzić w trakcie lekcji, no to jest coś, co zachęca i nauczycieli do takiej większej twórczości jeszcze, ale też przyzwyczaja w tej chwili już uczniów, że to powinien być poziom nauczania. Uczniowie w ogóle w tej chwili odbierają świat poprzez taki bardziej nie twórczy, tylko odtwórczy sposób, ale to jest kwestia ubrania białego fartucha, wzięcia probówki do ręki, nalania czegoś, dolania drugiego i ten eksperyment, który się w tej probówce dzieje, widać, że to jest jeszcze ciekawsze niż wszystko to, co mogą zobaczyć w komputerze, w telefonach, czyli coś takiego, co powinno być właściwie na każdym przedmiocie. Dla uczniów zmieniło się wszystko od krzeseł, ławek, pomocy multimedialnych, wystroju, odświeżone ściany. To wszystko wpływa na to, że uczniowie chcą przychodzić tutaj na lekcje i przedmiot chemia, która czasami dla uczniów sprawia trudność, staje się ciekawsza, łatwiejsza. Dzięki temu uczniowie przychodzą, no i realizują swoje zadania i się uczą. Na pewno taka sala pomaga, bo nie są to łatwe przedmioty. Ważna jest też rola nauczyciela, żeby zainteresować uczni. No a tak jak tu pani już wcześniej powiedziała od nauczycielka, no, że
wzbudza duże zainteresowanie. To też na pewno ułatwia nauczycielom pracę, a pomaga też rozwijać, tak jak dyrektor powiedział, talenty tych młodych uczniów. Pracownia w Nędzy kosztowała łącznie prawie 51 tysięcy złotych. Gmina dołożyła do inwestycji 839 zł, ale poniosła także koszty dodatkowe związane z wykonaniem projektu czy montażem nowych urządzeń. Utworzenie czegoś nowoczesnego związane jest z tym, że z tyłu głowy trzeba mieć zapis, że pieniądze do tego będą przez cały czas potrzebne. Ale jeżeli to inwestujemy, może to jest w tej chwili coś takiego, co każdy właściwie za oczywistość uważa. Jeżeli inwestujemy w dzieci, to nie jest absolutnie żadne obciążenie. Jako gmina musimy dbać o te nasze placówki oświatowe. Myślę, że też w ramach możliwości, wiadomo, każdy budżet nie jest gumy, w ramach możliwości wszyscy radni, bo to chyba mogę powiedzieć spokojnie w imieniu wszystkich radnych, że podnoszą te ręce, podnoszą do góry. No teraz już nie podnosimy, bo liczymy głosy elektronicznie, ale no, to są takie głosy, to są wydane pieniądze, które nie bolą nikogo, bo to jest naprawdę, naprawdę warto. I chciałbym tutaj w sposób szczególny podziękować zarówno pani wójt Ani Skało, jak i panu przewodniczącemu, panu Gerardowi Przybyła, właśnie za takie prowadzenie tych placówek oświatowych na terenie gminy Nędza. Słuchajcie, to jest cenne, że cały czas te warunki są poprawiane i te rzeczy są naprawdę realizowane na bardzo wysokim poziomie. Jako starosta jest mi niezmiernie miło, bo ta młodzież trafia później do moich placówek w Raciborzu i naprawdę nie mamy się czego powstydzić, jeśli chodzi o młodzież naszą z tych gmin wiejskich. Dlatego cieszę się niezmiernie i jeszcze raz chylę czoła i bardzo dziękuję Radzie Gminy, ale i organowi prowadzącemu na ręce pani wójt Anny Skało. Bardzo dziękuję. Dodajmy, że szkoła podstawowa w Nędzy znalazła się wśród 70 szkół z terenu województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie na stworzenie ekopracowni w tegorocznej edycji konkursu Zielona Pracownia. Przez 8 edycji, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w śląskich szkołach powstało 439 pracowni, których utworzenie pochłonęło ponad 16,5 miliona złotych. Zamek Piastowski w Raciborzu wzbogacił się o miejsce, w którym będzie można smacznie zjeść. Starostwo powiatowe przystosowało lokal gastronomiczny, w którym powstała restauracja, oferująca zwiedzającym dania kuchni polskiej oraz sezonowe potrawy. Raciborski Zamek to jeden z najcenniejszych zabytków w województwie śląskim, dostępny dla zwiedzających codziennie. Na jego terenie odbywa się też szereg imprez, koncertów i wystaw. Od teraz odwiedzający Gród Piastowski będą mogli również delektować się potrawami kuchni polskiej w restauracji, która rozpoczęła swoją działalność na terenie zamku. Kolejne fajne miejsce na mapie gastronomicznej Raciborza. Nam jako zarządowi, mi jako staroście bardzo zależało na tym, aby to miejsce żyło, żeby zamek Piastowski faktycznie był takim sercem naszego subregionu, sercem Krainy Górnej Odry. To się dzieje. Kolejny etap. To miejsce do niedawna było jeszcze puste. Dzisiaj zaczyna tętnić życiem. Można skorzystać z bardzo dobrej oferty gastronomicznej. Jako powiat wyposażyliśmy to miejsce właśnie w kuchnię, która była niezbędna. No i dzisiaj zyskujemy, mam nadzieję, na tym, że oprócz maszynowni, obok za ścianą praktycznie można się posilić, zjeść dobry posiłek tutaj na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, czy w tych zamkowych podziemiach, które zostały do tego specjalnie zaadaptowane. Świetna sprawa. Mam nadzieję, że to pobudzi również po raz kolejny to miejsce i zachęci naszych mieszkańców do skorzystania z tej właśnie oferty. Powiat poczynił starania, aby podziemia zamku zmodernizować odpowiednio do działalności gastronomicznej. Raciborski Zamek od lat jest przyjazny dla zwiedzających oraz mieszkańców. Nie ukrywam, że ludzie, którzy przyjeżdżali do nas na zwiedzanie naszego zamku, bardzo często pytali, gdzie tutaj można zjeść i dlaczego tak daleko. W związku z tym dzisiaj już po tym, co mamy dla ducha, możemy również sprawić sobie przyjemność i sprawić coś dla ciała. Oprócz historycznych faktów mamy tutaj jeszcze świat smaków i zapachów. Od dzisiaj przyjazna kuchnia. W związku z czym myślimy, że turyści, którzy przyjeżdżają na zwiedzanie tego miejsca, naprawdę będą usatysfakcjonowani w momencie, kiedy oprócz tych wielkich walorów historycznych pozyskają również te kulinarne. Dzięki projektom Starostwa Powiatowego w zamku nieprzerwanie realizowane są innowacyjne projekty. Punkt gastronomiczny to kolejna atrakcja niezbędna do zapewnienia komfortu zwiedzających. Jestem szalenie dumna, że udało nam się wyłonić najemcę w drodze przetargu na prowadzenie lokalu gastronomicznego w podziemiach Zamku Piastowskiego. W tej chwili mamy kuchnię pełną. Jest to kuchnia, która jest przystosowana do przygotowywania potraw od surowca. To jest nowość i myślę, że będzie to świetne miejsce, które będzie służyć zarówno turystom, mieszkańcom, jak i gościom.
Zamek jest miejscem, gdzie można ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas, a teraz dodatkową zaletą tego miejsca jest również restauracja. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko. Zapraszam na kolejne wiadomości już jutro.